Siema, witam wszystkich w czwartek. Nie ukrywam materiały co drugi dzień. Chciałem dzisiaj troszkę utrzymać tą tendencję, więc tak naprawdę w tym materiale zbyt dużo nowego się nie dowiecie. Jeśli jednak macie czas, to zapraszam. Oglądamy sobie karty. Powiem wam mniej więcej, zarysuję temat, jak dobierać karty dobre pod inwestycje oraz skąd w ogóle wziąć karty do pierwszego handlu, do pierwszego wyboru. To nie będą przykłady, to będzie po prostu zarys, w jaki sposób działać. Co prawda mówiłem to już pewnie wiele razy, natomiast wiele osób dopytuje, te pytania się powtarzają. Jeśli chodzi o materiał kolejny, to tutaj już wam na początku zaznaczę, napiszcie w komentarzu pytanie, co chcielibyście zobaczyć, na jakie pytanie mogę dla was odpowiedzieć, wtedy takie już bardziej konkretne do mnie pytania i wybiorę najlepsze oraz odpowiem na nie na kolejnym materiale. Dlaczego? Ponieważ czekamy, aż pojawi się baza danych, kiedy EA tak naprawdę pokaże nam wszystkich zawodników. W momencie, kiedy właśnie wszyscy zawodnicy będą podani, my będziemy mogli jakoś bardziej konkretnie działać, to znaczy po prostu nie skupiać się cały czas wokół, nie wiem, 2-3% graczy, których podali, co prawda najlepszych, ale podali, ale już na przekroju całej bazy działać i tworzyć jakiekolwiek materiały. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, na pewno zapraszam do subskrypcji, zapraszam do zostawienia lajka, komentarz z pytaniem, to wiecie dobrze. Oczywiście zapraszam na Instagram, ponad 1000 osób już tam jest, więc Instagram, Twitter, Twitch, wszędzie bądźcie, streamy również będą, a my po prostu zaczynamy z tematem. EA codziennie przez ostatnie 2-3 dni o godzinach kolejno, to możecie sobie zauważyć, 17, 19 i 21 czasu polskiego, publikuje jakieś tam kategorie graczy podzielone według ich statystyki dominującej. Dostaliśmy już najmocniejszych fizycznych graczy, jest to Akinfiewa, tutaj mniej po prostu o brązowych i srebrnych nie będę się zbyt bardzo rozwlekał, natomiast Lukaku, jego karta, która w tej edycji wygląda całkiem spoko, 95 siły, tak naprawdę czołg jak co roku, i większość tych kart to są albo srebrne, albo złote, ewentualnie jacyś obrońcy. Ważną sprawą jest Koulibaly, na niego warto zwrócić uwagę, on może być w miarę dobry, jeśli chodzi o inwestycje, tylko zaznaczam, nie pierwsze inwestycje, tylko inwestycje przed pierwszą ligą weekendową. Te pierwsze inwestycje muszą być graczy, o których wam powiem pod koniec, jak przeglądniemy sobie wszystkie karty, to powiem wam, jak wybrać tych graczy, jak ich znaleźć, jak mniej więcej nakierować się na sposób, jak odkryć hype, którzy mogą być dobrzy, bo ja wam mogę wymienić pewnie jakieś przykłady na streamach, też będę podawał, natomiast najprościej jest samemu znaleźć i wtedy to jeszcze lepiej działa. A więc Koulibaly bardzo spoko, Kondogbia, również karta na początek może być ok, i on jest bardziej z takiej inwestycji, jeśli by chodził za bezcen, kupić go tanio, zobaczyć, czy się wpasuje w silnik gry. Zule to już tak niezbyt, no i tutaj ogólnie srebrne karty. Jeśli chodzi o najsilniejszych, to tutaj nie ma co zbytnio gadać. Najlepsi driblerzy, w kategorii najlepszych driblerów żadnej nowej karty chyba nie doświadczymy, której jeszcze nie znaliśmy, ponieważ ta statystyka akurat najbardziej jest rozwinięta u graczy topowych. Nie ma czegoś takiego, że ktoś, nie wiem, bardziej ćwiczy na siłowni, a Akinfiewa jest najsilniejszym graczem w całej grze. Tak więc tutaj wszystkie karty myślę, że już widzieliśmy. Najlepsi wykonawcy rzutów wolnych: Messi, Parejo, niestety Parejo 50 tempa, to on się nie nadaje zbytnio do jakiejkolwiek gry na jakimkolwiek poziomie. Pjanić, Barhadi, czyli tak naprawdę czterech najlepszych wykonawców rzutów wolnych jest z La Liga, to warto zauważyć. Neymar, no i tutaj już dalej Malinowski, ta karta może być taka, powiedzmy, w miarę ok, szczególnie na początek box to box. Zobaczymy, jak to będzie mniej więcej w grze jednak wyglądało. Kolejna statystyka, czyli taka, co bardzo nas interesuje, jest to statystyka szybkości graczy. Zobaczymy, jaką siłę dostanie Adama Traore, ponieważ w poprzedniej edycji miał w okolicach 80, co po jego sylwetce, no niezbyt, to 82-3 pasuje, jeśli chodzi o siłę. Natomiast jest najszybszym graczem, ex aequo z Kylianem Mbappé. Nie wiem, jak w środku wyglądają jego statystyki, może mi troszkę lepiej rozłożone, wiadomo, 9-6 to nie zawsze 9-6 i 9-6, tylko może być rozbite na przyspieszenie i szybkość biegu. No i na pewno Adama Traore będzie jedną z takich kart, które będą według mnie przehypowane. W sensie z początku ludzie będą chcieli go mieć, ale zaraz z rozwojem gry na nim zarobek nie będzie jakiś dobry. Dlaczego? Ponieważ no teraz te statystyk nie dojeżdża, a cena z początku powinna być na tyle wysoka narzucona, że będzie w miarę. Tak samo z Jamesem. James nie wiadomo, jak będzie sobie radził, natomiast wszystko wyjdzie w praniu. Davis wygląda na spoko inwestycje, warto na niego się zapatrzeć. Vinicius, to wiadomo, Sar, na Sara również warto zobaczyć. Mogę wam powiedzieć tak, jeśli chodzi o Sara, prawe skrzydło Premier League,
zdecydowanie lepsze strzelanie od Jamesa i Traore. Traore będzie miał pewnie problem z gwiazdkami, James też będzie miał problem jakiś z gwiazdkami. Sar też może mieć problem z gwiazdkami, jak dobrze wiemy, on chyba miał dwie gwiazdki słabszej nogi, ale gdyby wpadli na pomysł, bo tego jeszcze nie wiemy, że coś zmienią, to on na pewno będzie bardziej solidnym wyborem niż tamci gracze, przynajmniej według karty. Hakimim jest ciekawa sprawa, bardzo fajne podsumowanie i bardzo fajną wskazówkę dała jedna osoba na Twitchu, zapraszam na live'y. Wziąć Hakimiego, wziąć Cuadrado, zamienić ich pozycjami, no i to się robi troszkę lepsze, bo Cuadrado sobie na skrzydle poradzi, a Hakimi na prawej obronie statystyki ma całkiem solidne, szczególnie jak na początek gry. Bailey, no to wiadomo, Gelson Martins to już również było o nim troszkę mówione, no i Mane, ale to już są szybkościowcy, których znamy. Reszta to zbytnio nie ma co gadać i dochodzimy do Iñaki Williamsa. Jeśli chodzi o Iñaki Williamsa, temat jest prosty, zobaczymy ile gwiazdek słabszej nogi, natomiast karta wydaje się być świetna jak co roku i on ma jakiś tam potencjał. Jeśli on będzie miał 3-4 gwiazdki słabszej nogi przy minimum 4 gwiazdkach skilla, no to ten gracz ma dość spory potencjał. Najlepsi podający, tutaj chyba żadnej również nowej karty nie uświadczymy. Fajnie zapowiada się przynajmniej dla mnie Eriksen, jak sprawdzaliście jego statystyki, ma bardzo dużo staminy. Bruno Fernandes, również bardzo fajna karta, Ziyech te gwiazdki, Pjanić to wiadomo. Trent Alexander-Arnold, nie wiem czy on będzie aż taki wybitny na początku, to tempo troszkę go może zbić, chociaż dużo zawodników straciło na tempie. Resztę zawodników chyba bardzo dobrze znacie, chyba nie ma żadnej karty, jedynie jest Ezil, jedynie o Ezilu można pogadać. Tempo jak na Ezila raczej normalne, więc tutaj nie ma za bardzo co się rozgadywać. Mówiłem w przeciągu tego przeglądania kart, odświeżyliśmy sobie mniej więcej wiedzę o kartach i tak wszystko będziemy głównie wiedzieć w momencie, jak wyjdzie cała baza danych. Mówiłem wam, w jaki sposób możecie patrzeć na danego zawodnika. Czy może być pod inwestycję, coś tam wspominam, jak przy Davisie, jak przy Williamsie i tak dalej. Temat jest taki, jeśli nie wiecie, kto może być dobry pod inwestycję, wchodzicie na Futbina, oczywiście gracze FIFA 21 i wybieracie tutaj ten ogień. To jest, po prostu chodzi o to, żeby to segregowało według popularności. Kiedy klikniecie, ja teraz miałem kliknięte, natomiast w ten sposób to macie zawodników, którzy są najmniej popularni. Nie znaczy to, że Sancho i Gnabry będzie złą inwestycją. On może z początku Gnabry taki nie być drogi, a Sancho może i tak fajnie odbić, natomiast tutaj na przykład ludzie oceniają te karty za to, że jej źle je oceniło, więc nie można ich skreślać. Natomiast w momencie, kiedy dacie jeszcze raz, czyli posegreguję wam malejąco od najbardziej popularnego, zobaczcie karty, które mają potencjał być dobrymi inwestycjami. Jak widzicie, Fede Valverde super może być inwestycją. Statystyki na karcie już generują hype, którego nikt by się nie spodziewał. Marcos Llorente, powiedzcie jedno, kto z was przed edycją by się spodziewał Marcosa Llorente jako jednego z najbardziej ocenianych graczy? Nikt. To również może być dobra inwestycja. Ma 82, więc pewnie jest dużo graczy, których jeszcze takich nie zobaczyliśmy. Davis to już była mowa. Gareth Bale również ze względu na 83 rating powinien być bardziej trafialny w paczkach, szczególnie z początku. Tak więc ta karta również może być doceniona jako karta pod inwestycje. Wszystkie, które macie w ten sposób uszeregowane, co więcej, no teraz to macie krótką listę, ale listę będziecie mieli szeroką, kiedy wejdzie cała baza danych, kiedy cała baza danych będzie podana, to wtedy ludzie będą oceniać 1-2 dni i możecie sobie wytworzyć karty, które mają fajne inwestycyjne, nie tylko po tym, jak widzicie statystyki też sami ocencie, ale po tym, jak gracze ich oceniają, tak jak na przykład Saint-Maximina, Mendiego, Gomeza, Chana i tak dalej, i tak dalej. Ten temat myślę, że jest w miarę wyjaśniony. Ja już kilka razy o tym wspominałem, natomiast wiadomo, to pytania pojawiają się bardzo często. A dzisiaj po prostu chciałem o czymś z wami pogadać, ponieważ mam nadzieję, że w sobotę nagram jakieś Q&A i tam będzie więcej treściwego. Kolejne pytanie, które się ostatnio pojawiało i to ultra często. Jak karty wybrać na początku z zarabiania? Słuchajcie, musimy sobie odpowiedzieć na jedno ważne pytanie. Co ludzie potrzebują na początku? Co ludzie potrzebują w innym etapie? Załóżmy, jest liga weekendowa. Co ludzie potrzebują przed ligą weekendową? No zawodników grywalnych. Jest start. Co ludzie potrzebują? No jakikolwiek skład tańszy, na pewno nie Messiego, Ronaldo, i oni aż tak nie wystrzelą wtedy procentowo jak, nie wiem, Lucas Moura. Super karta pod inwestycje. Tak więc trzeba mniej więcej w ten sposób zobaczyć. Na początku ludzie również robią właśnie wyzwania zaawansowane. Jeśli chcecie handlować kartami, możecie albo sobie lecieć po ligach, po złotych, top 5 i nie tylko, albo znaleźć jakieś kilka swoich kart, najlepiej kilka, nie szukać u kogoś podanego przykładu, tylko samemu znaleźć
Na jakiej zasadzie to szukać? Po prostu, ja nadmieniłem o tym odcinek w tamtej edycji, to nie jest żadna tajemnica, tak działa cały świat, więc to nie jest żadna tajemna wiedza. Doświadczenie handlowe pojawia się dopiero w momentach inwestycji. Wchodzicie sobie w jakiekolwiek wyzwanie, widzicie, że ono jest na przykład u samej góry. O, to wyzwanie potrzebuje lojalność, więc to jest również ważna sprawa. W takim przypadku ludzie bardziej kombinują, to wyzwanie nie jest łatwo zrobić. I mniej więcej w ten sposób to wygląda. No i tutaj mniej więcej widzicie zawodników, których potrzeba. Załóżmy sobie, że zainteresowaliśmy się non-rerami niezbyt, bo one potrafią naprawdę mieć różne wahania i ich dosypy są z reguły mniejsze, chociaż na początku non-rery, szczególnie na przykład rok temu z Argentyny, pamiętam, bardzo dobre zyski robiły. No ale zobaczmy, no ale one cały czas były wysoko, ale wahania miały również bardzo wielkie. Zobaczmy mniej więcej na takiego. Wybrałem sobie przykładowego gracza. To był kompletny strzał, jeśli chodzi o wybranie SBC, jeśli o wybranie gracza z tego SBC. Zobaczmy sobie, mamy teraz końcówkę FIFA. I widzicie coś takiego. 850 tysiąc. Zaznaczam, to jest końcówka FIFA. W środę. 750 tysiąc. Widzicie mniej więcej? Albo na Xboxie, tu miało 3000, a to ma 3300. Właśnie te godzinowe wahania, w zależności, które SBC pojawi się u góry, czy pojawi się SBC właśnie z waszym graczem, robią dla was zysk. I to jest cała filozofia. Trzeba sobie po prostu znaleźć swojego gracza, być po prostu upartym, handlować, nabijać te końce, a potem na sam koniec ewentualnie macie szansę sobie z tych końców, które zarobicie w ten sposób, tak jak zarabia cały świat, wydać na jakiekolwiek inwestycje. Jeśli chodzi o inwestycje, wiadomo, coś się będzie pojawiać, to jest nie do podważenia, natomiast mniej więcej tak, to robicie, to jest jedyna droga według mnie handlu, wiadomo, są jeszcze srebrne sposoby i tak dalej, według mnie to jest najbardziej optymalny sposób, bo wtedy pierwszy, drugi, czwarty, piąty, szósty dzień nikt nie otwiera srebrnych potem paczek, oprócz początku, potem już lecą zdecydowanie karty złote i na kartach złotych najłatwiej zarabiać, jeśli macie ku temu czas. Dobra, mam nadzieję, że wszystko w miarę jasno wam wytłumaczyłem, że w miarę podobał wam się ten odcinek, chociaż wiadomo, on jest na szybko, jest dużo mniej merytoryczny niż te poprzednie. Jeśli dotrzymałeś do tego momentu, to oprócz pytania można napisać również, że wytrzymałeś. Fajnie takie coś czytać, więc zostawcie subskrypcję, zostawcie lajka, no i zapraszam na Instagrama, Twittera, Twitcha. Natomiast jeśli ktoś jeszcze jest zainteresowany, to wiadomo, działamy na Discordzie, są miejsca na Discordzie handlowym. Nie wspominałem dawno o tym odcinku, chyba prawie w żadnym. Jeśli dołączycie teraz, to tak naprawdę za wrzesień u mnie nie płacicie. Macie wrzesień plus październik. No i potem w listopadzie jest kolejna opłata. Miejsc trochę jest, na pewno będzie to na większą skalę niż rok temu. 100% większy nakład czasu, prawie cały etatowy, więc nie macie co się obawiać o, nie wiem, przeludnienie czy co, chociaż oczywiście masówka przy niczym nie sprzyja. Dzięki za oglądanie, za wysłuchanie reklamy do końca, jeśli ktoś tutaj jest. Do zobaczenia, wypada w sobotę o godzinie 15. Siema.